Dzień dobry. W tym odcinku postaram się opowiedzieć Państwu o balonowych tradycjach Legionowa. Opuszczone miejsce, w którym się znajdujemy, ograniczone ulicami Zegrzyńską, Stróżańską, Wąską i linią kolejową, od początku XX wieku związane jest właśnie z baloniarzami. Zapraszam. Ceglane budynki koszarowe przy ulicy Stróżańskiej zostały ukończone w 1898 roku. Sformowano tam jedną z najnowocześniejszych jednostek carskich, jaką niewątpliwie był forteczny oddział balonowy warszawskiego rejonu ufortyfikowanego. Oddział funkcjonował tutaj do 1910 roku. Na jego bazie utworzono syberyjską kompanię balonową, wkrótce odesłaną do Mandżurii. Od 1920 roku w Legionowie działała wytwórnia balonów, przeniesiona z założonych w Poznaniu centralnych zakładów aeronautycznych. Początkowo przeważał tu personel wojskowy, a zakłady zajmowały się głównie naprawą sprzętu balonowego zakupionego we Francji. W 1924 roku instytucję przekształcono w Centralny Zakład Balonowy. Wtedy wdrożono samodzielną produkcję balonów oraz zaczęto wytwarzać spadochrony polski Irwin. W 1929 roku zakład przekształcono w wojskową wytwórnię balonową. Zatrudniono większą liczbę pracowników cywilnych oraz rozszerzono zakres produkcji. Od strony ulicy Wąskiej produkowano wodór i tlen. Dzięki pilotom i zapleczu technicznemu 2. Batalionu Balonowego i zakładów w 1933 roku przeprowadzono w Legionowie 6. Krajowe Zawody Balonów Wolnych o puchar imienia Aleksandra Wańkowicza. Zawody odbyły się przed wybudowanym jeszcze w 1926 roku ogromnym hangarem i portem balonowym. W hangarze mogło pomieścić się jednorazowo nawet do 7 napełnionych balonów kulistych. W związku z kryzysem gospodarczym zlikwidowano wojskową wytwórnię balonową, a w jej miejsce utworzono wojskowe warsztaty balonowe. Wyspecjalizowały się one w produkcji doskonałych balonów kulistych klasy Gordon-Bennett, jak na przykład Kościuszko, Polonia, Warszawa, Zurych 3 i LOPP. Jednym ze znanych balonów wyprodukowanych w Legionowie był Kościuszko. Dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań technicznych był on o 100 kg lżejszy od balonów podobnej klasy. Został zaprezentowany w lipcu 1933 roku. Był też bardzo ładny. Miał białą powłokę z czerwonymi pasami. To właśnie na nim Franciszek Hynek i Władysław Pomaski zdobyli Puchar Gordona Bennetta w 1933 i 1934 roku, kiedy to przelecieli 1333 km bez międzylądowania, zostawiając za sobą aż 15 balonów. Legionowskie balony zdobywały Puchar Gordona Bennetta w 1933, 1934, 1935 i 1938 roku. W 1936 roku nazwę zakładu zmieniono na Wytwórnię Balonów i Spadochronów. Jeszcze w 1933 roku porucznik Zbigniew Burzyński i major Julian Sielewicz, dowódca 2. Batalionu Balonowego, podjęli pomysł przeprowadzenia polskich lotów wysokościowych do stratosfery. W latach 1933-1938 piloci wojsk balonowych, przygotowując się do lotu stratosferycznego, wykonali z Legionowa 6 lotów, wykorzystując do tego balony klasy Gordon-Bennett. Uzyskano przy tym dwukrotnie międzynarodowy rekord wysokości. Celem projektowanego lotu do stratosfery było osiągnięcie rekordowej wysokości około 30 tysięcy metrów. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był major, pilot balonowy Stanisław Mazurek, szef wytwórni balonów i spadochronów. W celu realizacji budowy balonu i lotu do stratosfery zawiązano komitet organizacyjny pierwszego polskiego lotu stratosferycznego. Komitet zajął się gromadzeniem środków finansowych. Zebrano około 400 tysięcy złotych, co pokryło z nadwyżką koszt przedsięwzięcia. W 1938 roku w Legionowie ukończono szycie powłoki balonu Gwiazda Polski. W tym czasie był to największy balon w Europie. Obliczono, że po napełnieniu wodorem będzie miał długość aż 120 metrów. Ponieważ w stratosferze nie ma tlenu, a temperatura dochodzi do minus 60 stopni, dla załogi została zaprojektowana specjalna aluminiowa kapsuła, wyposażona w odpowiednie urządzenia pomiarowe. Start balonu miał rozpocząć się z Doliny Chochołowskiej. Gotowość do startu określono na październik 1938 roku. Załogę stanowili kapitan pilot Zbigniew Burzyński i dr Konstanty J. Konarkiewicz. 12 października 1938 roku rozpoczęto przygotowania do startu. O godzinie 22 otwarto zawory do napełniania powłoki wodorem.
Około północy niespodziewanie zaczął wiać silny wiatr halny, uniemożliwiający dalsze prace. Kierownictwo podjęło decyzję o opróżnieniu powłoki. Niestety, podczas tej czynności nastąpił wybuch gazu. Balon wrócił do naprawy w Legionowie, a w Ameryce zamówiono hel do następnego startu. Jego termin był określony orientacyjnie na 10 września 1939. Gwiazda Polski pozostała do dzisiaj największym balonem stratosferycznym zbudowanym w oparciu o klasyczne metody produkcji. Zarówno pod względem wymiarów, rozwiązań technicznych, wyposażenia i zadań, jakie miała spełnić, stanowiła jedno z największych osiągnięć myśli naukowej i technicznej w Polsce. Niestety II wojna światowa przerwała rozwój zakładu. Po wojnie reaktywowana wytwórnia przemianowana później została na Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego Aviotex i produkowała przede wszystkim namioty. Balonowe tradycje Legionowa są nadal żywe. Wciąż pamiętamy o zwycięstwach odnoszonych przez Polaków na międzynarodowych zawodach na balonach wyprodukowanych w tym miejscu. Dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do widzenia.